Za oknem wolno padał śnieg. Nie było wiatru, a płatki śniegu opadały powoli i spokojnie. Iwan, nie odrywając wzroku, patrzył przez okno na te pięknie spadające lekkie puszyste płatki, a obok słychać było stukot klawiszy. Ta pracownica w niebieskim medycznym stroju wprowadzała jego dane paszportowe do komputera. Wreszcie po raz ostatni uderzyła klawiszem i obróciła się na obrotowym krześle do Gennadija. Grafik wizyt na ścianie, zapoznaj się. A potem cicho krzyknęła, Marina, weź to. Skądś z drzwi wyłoniła się dorodna ciocia w niebieskim kolorowym fartuchu i grubym głosem rozkazała: Wstań, dziadku, idziemy się przebrać. Dziadek. Boleśnie ugodziło w słuch. Nigdy jeszcze nie nazywano go tak. Nawet sam siebie takim dziadkiem nie uważał. 66. Jaki dziadek? Starszy mężczyzna. Wstał i jakoś się zgarbił, jakby na plecach nosił ciężki worek, i poszedł za ciocią. Papa, do widzenia, odwiedzę cię. Usłyszał pośpieszny głos Gennadija, ale Iwan nawet się nie obejrzał. Po prysznicu przebrano go w kratowaną brązową piżamę. I ta sama ciocia poprowadziła go korytarzem. Otworzyła drzwi do pokoju i pokazała mu na zaścieloną łóżko. To twoje miejsce. Szafka też twoja. Możesz tam schować swoje rzeczy. Powoli wyszła z pokoju, a Iwan rozejrzał się. Pokój bardziej przypominał salę szpitalną. Trzy łóżka, trzy szafki, stół i dwa krzesła. Różnice stanowiły jasne zasłony w oknach i doniczki z kwiatami na parapetach. Na jednym łóżku spał mężczyzna, odwrócony do ściany. Na drugim siedział i mrugając podślepił na Iwana staruszek około osiemdziesiątki. Wejdź, przyjacielu, nie krępuj się. Teraz to też twój dom. Nazywam się Michał, a on wskazał palcem śpiącego: Borys, a ty jak się nazywasz? Iwan. Iwan podszedł do swojego łóżka i smutno na nie usiadł, stawiając na podłodze swoją torbę z rzeczami. Nie miał siły ani ochoty rozkładać swoich rzeczy. Teraz jego rzeczy składały się z jednej małej torby. Jesteś samotny. Znowu zapytał Michaju. A Iwan krótko odpowiedział, teraz tak. Wcale nie chciało mu się rozmawiać. Chciał się schować w jakimś kącie, żeby nikt nie widział, jak bardzo cierpi, i pozwolić płynąć swoim męskim łzom. Ale takiej możliwości nie było. Michaju zrozumiał stan nowego sąsiada i powiedział, dobrze, Iwan, nie będę cię więcej męczył pytaniami. I wyszedł, szurając z pokoju. Weszła starsza kobieta w medycznym fartuchu. Dzień dobry, Iwan. Nazywam się Anna, zmierzymy ciśnienie. Założyła mu na rękę mankiet i nacisnęła przycisk startu ciśnieniomierza. Masz podwyższone ciśnienie, pewnie się zdenerwowałeś? Zaraz przyniosę ci tabletkę, a jutro rano zbada cię lekarz. A dlaczego nie rozkładasz rzeczy? Mogę ci pomóc. Dziękuję, nie trzeba, sam rozłożę odmówił Iwan. Gdy wyszła, Iwan wstał i zaczął układać swoje skromne dobra w szafce, a potem położył się na łóżku. Pielęgniarka przyniosła tabletkę, wypił ją i zamknął oczy. Ktoś cicho zajrzał do pokoju, ale Iwan nie otworzył oczu. Zasnął, usłyszał męski głos: Mówią, że nieszczęścia chodzą parami. Tak też było z Iwanem jedno nieszczęście ciągnęło za sobą inne. Z żoną Marią żyli razem 40 lat, było w życiu wszystko, kłócili się, obrażali, ale nigdy nie było zdrady. Iwan jeszcze w instytucie się uczył, kiedy poznał swoją Marię. Na tańcach w parku, na parkiecie ogrodzonym metalowym ażurowym płotem od reszty parku, gdzie w weekendy urządzano tańce i młodzież tam się zjeżdżała. Iwan też tam chodził z kolegą Piotrem i pewnego razu zobaczył w tłumie tańczących sympatyczną ciemnowłosą szczupłą dziewczynę tańczyła ze swoją przyjaciółką i ciągle się uśmiechała swoim białym uśmiechem. A kiedy zaczęła grać wolna muzyka, Iwan szybkim krokiem. Bojąc się, że dziewczynę podbierze jakiś inny facet, podszedł do niej i pociągnął za rękę. Chodźmy zatańczyć. Dziewczyna nie stawiała oporu, od razu poszła i tańczyła bardzo lekko, jakby latała. Tańczy skończył się. A Iwan niechętnie odprowadził dziewczynę na miejsce, a kiedy znowu zagrała muzyka, Znowu rzucił się do dziewczyny i tańczył z nią cały wieczór. A potem z Piotrem poprosili, by odprowadzić dziewczyny do domu, tak zaczęła się ich miłość. Maria uczyła się w pedagogicznym kolegium na ostatnim roku, wynajmowała pokój u samotnej babci razem z przyjaciółką, a sama pochodziła z wsi oddalonej o 100 km od ich miasta. W tym samym czasie co Iwan skończyli naukę. Maria zaczęła uczyć w szkole, a on trafił do pracy na zakładzie w ramach przydziału. Początkowo pracował w dziale kopiowania, potem zdobył doświadczenie i został inżynierem-konstruktorem. Tak pracował na swoim zakładzie przez całe życie. Rok po poznaniu się pobrali się. Ślub był skromny, nie mieli wielu krewnych, ani on, ani ona. Na początku mieszkali u rodziców Iwana, ale po dwóch latach kupili mieszkanie. Mieszkanie było jednopokojowe, ale w nowym budynku. Byli szczęśliwi. Tylko brak dzieci ich martwił. Dopiero po trzech latach Maria zaszła w ciążę i urodziła chłopca. Wszystko było dobrze, ale dzień później zdrowe dziecko nagle zmarło. Lekarz przyszedł do Marii w szpitalu i przekazał jej tę wiadomość. Twój syn zmarł na SIDS. Co to jest? Zamarła Maria. Syndrom nagłej śmierci niemowląt. Zmarł podczas snu. Dlaczego? Krzyknęła Maria. Nikt nie zna przyczyny. Doszło do zatrzymania oddechu. Maria i Iwan ciężko przeżywali swoje nieszczęście, które jeszcze bardziej złączyło ich małą rodzinę. Gdy ból nieco minął, zaczęli mieć nadzieję na kolejne dziecko, ale na próżno. Maria nie zaszła więcej w ciążę. Pewnego dnia wspólnie zdecydowali, że rodzina bez dzieci to nie rodzina i adoptowali dziecko z domu dziecka. Nie tylko zostali opiekunami. Adoptowali małego Gennadija i wychowali go jak własnego syna. Gennadij rósł posłuszny i dobry. Uczył się nieźle. Po szkole poszedł na studia prawnicze. Skończył. Planował ślub. Rodzice kupili mu jednopokojowe mieszkanie. Sami w tym czasie mieli już trzypokojowe. Potem u Gennadija urodziła się córka i zaczął namawiać rodziców na rodzinny wymianę mieszkań. Tato, czy naprawdę wam wystarczy jednopokojowe? A ja mam rodzinę, córkę, później będą kolejne dzieci. Jedna pokój to za mało. I przekonał ich. Tak kochali swojego syna, że byli gotowi na wszystko dla niego. A tu jakaś mieszkanie. Rzeczywiście, jedna pokój będzie im mało. Wymienili się. Przeprowadzili się. Czas płynął. Maria przeszła na emeryturę w wieku 55 lat. Iwan jeszcze pracował. Pomagali dzieciom jak mogli, chociaż Gennady nie żył w nędzy. Podarowali synowi swoją działkę. Z wiekiem stawało się trudniej ją utrzymywać. Tak żyli. Odwiedzali się nawzajem. Świętowali razem święta. A potem w rodzinę wkrała się pierwsza przykrość. Zwolniono iwana. Skończył 60 lat. Na jego miejsce przyszedł młody człowiek, krewny jakiegoś wysokiego rangu urzędnika. Bez doświadczenia, ale od razu został kierownikiem działu. Dla Iwana to był cios. Poświęcił całe życie zakładowi, a teraz stał się niepotrzebny. Smucił się w domu. Nie mógł znaleźć zajęcia, które by go rozproszyło. Stawał się coraz bardziej posępny. A żona bardzo się o niego martwiła. Przekonywała, że na emeryturze będzie im nawet lepiej. Mogą odpocząć, pojechać do sanatorium, na przykład. Ale Iwan zgadzał się. Choć cały czas zatrzymywał się przy oknie i jakby zastygał, nic nie widząc i nie słysząc wokół. Maria patrzyła na niego, a serce jej krwawiło. A potem przydarzyło się drugie nieszczęście. Nawet nie nieszczęście, a nieodwracalna strata. Maria doznała udaru. Przez tydzień leżała w szpitalu nieprzytomna i zmarła najbliższa Iwanowi osoba. Świat dla niego stał się całkiem czarny. Gennadij przychodził, namawiał go, by pogodził się z nieszczęściem, rozejrzał się wokół. Życie toczy się dalej, nie można zamknąć się w sobie. Ale ojciec jakby niczego nie słyszał, a pewnego dnia syn zaproponował: Tato, wybacz, ale może napiszesz mi darowiznę? Zobacz. Co się stało z mamą? A co jeśli tobie coś się stanie? Napiszę testament. Testament to testament, ale darowizna jest pewniejsza. Nie będziesz musiał czekać pół roku, by wejść w spadek. Nie martw się, będziesz nadal mieszkać w swoim mieszkaniu. Nie będę cię niepokoił. Będę cię odwiedzał tak jak teraz. A ta darowizna będzie leżała do czasu. Skapując, skapując, powoli przebił się przez mózg ojca. Zgodził się, przepisał mieszkanie. Rok nic się nie zmieniło. Iwan niemal codziennie odwiedzał grub żony. Rozmawiał z nią, jakby była żywa, przynosił kwiaty. I pewnego dnia, właśnie tam, na cmentarzu, poczuł się źle. Obcy ludzie zauważyli to. Wezwali karetkę. Zabrali Iwana z zawałem serca. Spędził miesiąc w szpitalu. A kiedy wypisywano go, lekarz powiedział Gennadijowi, że ojciec potrzebuje opieki, reżimu i unikania stresów. Syn chciał zabrać ojca do siebie, ale żona się sprzeciwiła. Lepiej ja do niego będę chodzić, gotować i sprzątać, niż żeby w naszym mieszkaniu pachniało starością. Nie obrażaj się, Gennadij, ale tak będzie. Gennadij zgodził się. Ojcu będzie spokojniej w swoim znanym otoczeniu. A Elaine przygotuje mu obiad, kolację i upierze bieliznę. Ale po jakimś czasie przyjaciółka Elini pochwaliła się, że kupują duży dom w osiedlu domków jednorodzinnych. I Elaine zazdrościła. Gennady, kupmy też dom. Co to za mieszkanie? Ciągle sąsiedzi nad głową chodzą i wiercą. A tam czyste powietrze, kwiaty i nikt nie będzie przeszkadzał. Starczy pieniędzy, jeśli sprzedamy działkę, nasze mieszkanie, no i mieszkanie ojca. Jak mieszkanie ojca? Zdziwił się Gennadij. A gdzie on będzie mieszkał? Czy my zabierzemy go ze sobą? Nie, oczywiście, że go nigdzie nie zabierzemy. Pomyśl sam. Po zawale potrzebuje profesjonalnej opieki. A ja ceo. Obiad ugotuję, ciśnienie zmierzę i tyle, a w nocy mnie obok nie ma. A co jeśli w nocy poczuje się źle? Nie myślisz o tym. Będzie mu lepiej tam, gdzie są lekarze. Mówisz o domu opieki? Tak, właśnie o domu opieki. Tam są lekarze, psycholodzy. Czego tak się boisz? Sam pomyśl i zważ wszystko za i przeciw. Teraz się zamknął w sobie, nie chce z nikim rozmawiać, a tam będzie wielu ludzi, jego rówieśników. Będzie miał zainteresowania, a życie mu się odmieni. Gennadijowi było szkoda oddać ojca do domu opieki, ale przed znajomymi też niezręcznie jakoś. Ale Elejny ma rację, ojcu będzie lepiej z ludźmi. Siedzi sam w domu, nawet na ulicę wychodzić nie chce. A jeśli naprawdę w nocy poczuje się źle, a obok nikogo nie będzie? I zaraz jego myśli przeskoczyły. Och, własny dom to jest coś wspaniałego. Mieć swój dom to nie to samo co mieszkanie. Oglądasz filmy, tam bohaterowie z dumą schodzą po schodach z drugiego piętra. Pokoje ogromne, sufity wysokie. A basen zapiera dech. A co ojca przecież na ulicę nie wyrzucamy. Wręcz przeciwnie, od kontaktu z ludźmi mu się rozjaśni. I lekarze obok, w razie czego zawsze pomogą. Gennady długo myślał, w końcu przekonał swoje sumienie do milczenia. Przyjechał do ojca w gości i zaczął rozmowę. Ojcze, chcemy kupić dom. Dobry pomysł. Ale żeby to zrobić, musimy sprzedać nasze mieszkanie. No i twoje też. Co ze mną zamierzacie zrobić? Zabrać do siebie. A może na ulicę. Co ty mówisz? Na jaką ulicę? Wziąłbym cię do siebie. Ale Elejne jest przeciwna. Mówi, że potrzebujesz profesjonalnej opieki. A my nie jesteśmy medykami. I poza tym potrzebujesz więcej kontaktu z ludźmi, bo zaraz zapomnisz, jak się rozmawia. Zdecydowaliśmy znaleźć dla Ciebie dobry dom opieki, gdzie są doświadczeni lekarze, pielęgniarki. Jeszcze nie jestem w takim wieku, by pielęgniarki za mną chodziły. To tak mówię, ale stale potrzebujesz opieki lekarskiej. Martwię się o Ciebie. A co jeśli w nocy znów poczujesz się źle? A tam jest całodobowa opieka pielęgniarek. Czyli chcecie mnie wysłać do domu opieki. Dlatego potrzebna była darowizna. Żeby się mnie pozbyć i zabrać moje mieszkanie. Nie zrozumiałeś mnie, tato, my o tobie dbamy. Iwan słuchał syna i tak mu było przykro, że syn chce się go pozbyć, że na duszy ciężko mu się zrobiło. Że nawet nie zaczął się kłócić. Róbcie, co chcecie, szybciej się z tym światem pożegnam i spotkam się z moją Marią. A was od siebie uwolnię. Powiedział i wyszedł z pokoju, by przypadkiem nie pokazać synowi swojej słabości. Gennadij się pospieszył, szybko znalazł odpowiedni dom opieki w sąsiednim rejonie i dogadał się z dyrektorem. Zebrał potrzebne dokumenty, a potem przywiózł Iwana do tego domu. Mężczyzna na łóżku głośno chrapnął i obudził się od własnego chrapania. Zobaczył leżącego Iwana. Nowy, zapytał Michaiła. Nowy. Nazywa się Iwan. Ale widać, że ma ciężko na duszy, nie chce rozmawiać. U nas wszystkich na początku było ciężko. A teraz się przyzwyczailiśmy, jeszcze nie wołali na obiad? Wtedy rozległ się głośny głos. Chłopcy, obiad! O, wołają! Może obudzić nowego, bo zostanie głodny. Michał podszedł do Iwana, delikatnie potrząsnął za ramię. Sąsiedzie, idziemy na obiad wołają. Ale Iwan, nie otwierając oczu, burknął. Nie chcę. No, nie chcesz, to nie chcesz. Oni z Borisem, szurając kapciami, wyszli z pokoju. Iwan również nie poszedł na kolację ani na śniadanie. Odmawia jedzenia, zgłosili lekarzowi rano. Iwan, tak nie można. Po zawale serca musisz przestrzegać reżimu i regularnie się odżywiać, wychodzić na spacery i wykonywać lekkie ćwiczenia fizyczne. Jesteś jeszcze stosunkowo młody, musisz dbać o swoje zdrowie, jeśli chcesz żyć pełnią życia. A co jeśli nie chce? Z iwanem zaczął pracować psycholog. Zaczął chodzić do stołówki. Starał się przychodzić trochę później, gdy większość mieszkańców domu już zjadła. Wtedy siadał sam przy stole i jadł, nie odczuwając ani smaku, ani przyjemności. Wychodził również na spacery do ogrodu, ale starał się być samotny. Chodził samotnie po zaśnieżonych alejkach i wdychał pełną piersią mroźne powietrze. Nie miał ochoty na rozmowy z innymi mieszkańcami domu. Na pytania sąsiadów odpowiadał krótko, niechętnie i w końcu przestali do niego podchodzić. Mieszkańcy innych pokoi omijali z daleka ponurego, niewesołego mężczyznę i nikt nie próbował nawet z nim rozmawiać. Niektórzy mieszkańcy domu opieki wieczorami siedzieli w holu na kanapie, Oglądali telewizję lub rozmawiali, najczęściej wspominając swoje życie lub dyskutując o swoich chorobach. Inni grali w warcaby lub szachy, a jeszcze inni czytali. A on tylko chodził z końca na koniec długiego korytarza i milczał. Był sam wśród ludzi. Gennadij odwiedził ojca dwa razy, przyniósł różne owoce i próbował dopytywać się o jego życie. Ale Iwan, jak zastygły, siedział obok syna, nie odpowiadając na jego pytania i słuchając o nowościach, którymi chwalił się syn. A potem wstawał i mówił: Idź, dziękuję, że przyszedłeś. Muszę iść. I odchodził, nie oglądając się za siebie, tato, weź owoce, zawołał za nim Giennadij, ale Iwan jakby nie słyszał. Nadeszła wiosna. Za oknem wesoło ćwierkały ptaszki, ciesząc się słońcem i ciepłymi dniami. Na brzozach pojawiły się kotki i małe jasnozielone liście. Mieszkańcy domu jakby ożyli i odmłodnieli. Z przyjemnością wychodzili na spacery, mrużąc oczy od słońca, ciesząc się młodą trawką i żółtymi mniszkami. A tylko Iwan oddalał się od uśmiechniętych sąsiadów i powoli kroczył ścieżką, oglądając zieleniejący park. Pewnego dnia wolno spacerując alejkami, zobaczył kobietę samotnie siedzącą na ławce. Coś czytała i kiedy Iwan przechodził obok, podniosła głowę, spojrzała na niego i uśmiechnęła się. W piersi Iwana wszystko zrobiło się zimno. To był uśmiech jego Marii. Tylko ona tak potrafiła się uśmiechać, otwarcie, jasno, a przy oczach w tym momencie zbierały się promienie zmarszczek, które wcale jej nie postarzały. Dzień dobry. Głos nieznajomej był bardzo miękki. Dzień dobry, mruknął Iwan i starał się szybko odejść jak najdalej. Kiedy spacer się skończył i wszystkich zawołano do budynku, na ławce już jej nie było. Następnego dnia był na spacerze, jak zwykle, sam. Nagle ktoś wziął go pod ramię. Zadrżał i odwrócił głowę. To była nieznajoma. Przestraszyłam cię? Przepraszam. Odsunęła rękę i powoli poszła obok. Widzę, że lubisz samotność. Ja też kiedyś lubiłam być sama, chociaż wcześniej miałam wielu przyjaciół, znajomych. Ale po tragedii wszystko się zmieniło. Stało się ciężko patrzeć na szczęśliwe, uśmiechnięte twarze, zaczęłam unikać towarzystwa. W pracy milczałam, na pytania nie odpowiadałam, tylko ciągle płakałam. Od żalu chciałam umrzeć, ale pomogła mi sąsiadka babka. Pewnego dnia przyszła do mnie po masło, zaczęła ze mną rozmawiać, a ja milczę. Pyta, jak się czuję, a ja odpowiadam, że chcę umrzeć. Wtedy zaczęła mnie jak małą ganić. Wyrzuć głupie myśli z głowy, nie masz prawa decydować o swoim życiu. Bóg ci je dał, tylko On może je zabrać. A jeszcze powiedziała mi, że spotkało mnie wielkie nieszczęście, ale nie można się zamykać w sobie, trzeba iść do ludzi. A jeśli nie mogę patrzeć na wesołe twarze, odpowiadam, a sama mam łzy w oczach. Ona, ech ty, czy można nienawidzić ludzi za to, że im dobrze, kiedy tobie źle? Oto w domu starców samotni, często porzuceni przez swoje dzieci, ludzie żyją. Nie wyobrażasz sobie, jak bardzo chcieliby znów znaleźć się wśród szczęśliwych ludzi, a nie takich samych jak oni, chorych i urażonych. Na twarzach ludzi widzieć uśmiechy, a nie łzy. Ale przecież oni trzymają się życia i nikogo za swoje nieszczęścia nie winią. Idź tam, porozmawiaj z ludźmi. Może wtedy twój żal ustąpi i znów zechcesz żyć? Pamiętać o bliskich trzeba, ale oddawać się smutkowi przez lata nie można. Posłuchałam jej, teraz w wolnym czasie przychodzę tutaj. Tak, pracujesz tutaj, a ja myślałem, że tu mieszkam. Nie, jestem tutaj wolontariuszką. Z wieloma się już zapoznałam, nawet zaprzyjaźniłam. A ty, widzę, zawsze jesteś sam, kropka. Tak, samemu myśli mi się lepiej. A co się z tobą stało? Przepraszam, może nie mam prawa pytać. Dlaczego? Odpowiem. Straciłam męża, ukochanego. Żyliśmy bardzo zgodnie przez 25 lat. A potem on zachorował. Zostałam sama, nie miałyśmy dzieci. A ty masz dzieci. Dlaczego jesteś tutaj? Własnych dzieci nie mam, ale z żoną adoptowaliśmy i wychowaliśmy jak swoje małego chłopca. Chłopiec dorósł, ożenił się, a ojciec przestał mu być potrzebny. A twoja żona, tak samo jak twój mąż, opuściła mnie. Też wspaniale przeżyliśmy razem 40 lat i bardzo mi jej brakuje. To dawno się stało. Dwa lata już nie ma mojej Marii. Po jej odejściu ludzie zaczęli mnie denerwować. A ja? Ty nie. W tobie widzę moją Marię. Uśmiechasz się tak samo, jak ona się uśmiechała. Zamilkli i szli dalej, każdy myśląc o swoim. Nie zapoznaliśmy się nawet. Uśmiechnęła się nieznajoma. Nazywam się Marina, a ty? Iwan. Iwanie, dziękuję Ci za spacer. Jutro mnie tu nie będzie, ale pojutrze, jeśli oczywiście nie masz nic przeciwko, możemy znowu pospacerować po alei. Dziękuję, Marino. Wrócił do swojego pokoju, gdzie Michaju leżał na swoim łóżku, a Boris, w grubych okularach, siedział przy stole z gazetą w ręku. Spojrzał na Iwana spod okularów. Na wygłupiałeś się. Nawygłupiałem, odpowiedział Iwan. A Boris zdziwiony podniósł okulary na czoło. Iwan po raz pierwszy nie mruknął niezadowolony, ale odpowiedział spokojnie, nawet życzliwie. Z niecierpliwością czekał, kiedy Marina pojawi się w ich domu. W końcu ją zobaczył. Uśmiechała się swoim jasnym uśmiechem i witała się ze wszystkimi mieszkańcami, których spotykała na swojej drodze. Dzień dobry, Iwanie, jak się masz? Dziękuję, czuję się wspaniale. Po obiedzie będziemy spacerować w parku. Oczywiście, tylko najpierw muszę załatwić pewne sprawy. Znowu spacerowali po parku, a Iwan opowiadał Marinie o sobie, swoim życiu, swoim adoptowanym synu. Marina umiała słuchać tak, że chciało się opowiadać, a potem zaczęła opowiadać o swojej pracy i zabrakło im czasu, by opowiedzieć o wszystkim, co tak bolało i dręczyło. Co ze mną? Dlaczego krótki rozmowa z tą małą jasną kobietą zgasiła we mnie złość na cały świat? Czy ona jest czarodziejką? Uśmiechał się w duszy Iwan, wracając do swojego pokoju. Zaprzyjaźnili się i kiedy Marina miała wolny czas, spacerowali po parku. Czasami spacerując po prostu milczeli, a ich milczenie nie było ciężkie. Jakby rozumieli się nawzajem. Czyżby zakochałem się, myślał Iwan. Nie, co ja wymyślam. Jaka miłość może być w moim wieku? A jeśli tak? Co mogę dać tej pięknej, miłej kobiecie? Nie mam nawet własnego konta. Dość marzeń o nieosiągalnym, nakazywał sobie. Ale w jego oczach ciągle pojawiał się obraz jasnowłosej, niskiej Mariny z jej przyjaznym uśmiechem. Pewnego dnia spacerował po parku i z niecierpliwością rozglądał się, czekając, kiedy pojawi się na ścieżce znajoma smukła sylwetka. Ale nagle zobaczył, że znajoma sylwetka idzie przez park nie sama. Obok szedł Andrzej z sąsiedniego pokoju. Coś jej opowiadał, a Marina wesoło się uśmiechała. W sercu Iwana ukłuła zazdrość. Szybko się odwrócił i poszedł do domu. Wszedł do pokoju i położył się na łóżku. Poczuł bolesne uczucie posiadania, egoizmu i pragnienia, by Marina należała tylko do niego. Żeby tylko z nim spacerowała po parku. Tylko jemu opowiadała o swoim życiu. Chyba zwariowałem, myślał Iwan. Przecież Marina nie jest moją żoną, nawet nie moją kobietą. Pracuje tutaj i musi równo rozmawiać ze wszystkimi. Ale dlaczego czuję się tak ciężko i niespokojnie? Dlaczego chcę, by tylko na mnie patrzyła swoimi promiennymi oczami? Tylko mi się uśmiechała swoim zaraźliwym uśmiechem. Ech, dlaczego nie spotkałem jej wcześniej, kiedy miałem własne przytulne mieszkanie, a nie ten pokój w domu starców? On wbił twarz w poduszkę, a potem rzucił poduszką na głowę, jakby chciał zamknąć się przed całym światem. Cichy kobiecy głos rozległ się w pokoju Iwana. Śpisz, nie czekając na odpowiedź, drzwi się zamknęły. Iwan nie poszedł na kolację. Leżał tak na łóżku ze swoimi myślami. A potem nagle poczuł się źle. Piersi jakby ściskały kleszcze. Oddychanie stało się trudne i on, jak ryba, tylko otwierał usta. Pobiegli po lekarza. Przybiegła pielęgniarka ze strzykawką. Przyjechała karetka. Następnego ranka Marina, wchodząc do domu starców, najpierw zajrzała do pokoju Iwana. Nie widziała go wczoraj na spacerze i martwiła się, czy nie zachorował. Na krześle siedział Michaju i mrużył oczy na otwierające się drzwi. Dzień dobry, Michaju. Jak się masz? A gdzie jest Iwan? Uprzejmie zapytała Marina. Zabrali go do szpitala. Wygląda na to, że miał zawał, ochrypłym głosem odpowiedział Michaju. Po obiedzie pobiegła do oddziału kardiologicznego. Proszę powiedzieć, czy wczoraj przywieziono Iwana Lewandowskiego. Jak się czuje. Kobieta w rejestracji otworzyła rejestr, poprowadziła palcem. Zmarł, Lewandowski. Nocą zmarł. Łzy pojawiły się w oczach Mariny. Zmarł. Jak to się stało? Wszystko było dobrze. Nawet nie przyszło jej do głowy, że przyczyną zawału u Iwana była zazdrość, którą do niej, Mariny, czuł, i że nie były to uczucia przyjacielskie. Cóż, starszej osobie nie trzeba wiele. Z nerwowością i gotowe współczująco powiedziała kobieta. Marina wracała do domu starców z twardą decyzją, że już tam nie będzie pracować. Tak, starsi ludzie na nią czekają, cieszą się jak dzieci. Ona też z nimi jakby rozkwita, ale niestety, odchodzą i będą odchodzić, a ona zbyt blisko serca przyjmuje stratę ludzi, do których zdążyła się przywiązać. Marina otarła łzy i otworzyła drzwi wejściowe. O, Marino! W stronę niej kuśtykała na dwóch kikach starsza daria. Tak na ciebie czekałam. Mam taką radość, że boję się, że serce przestanie bić. Mówiła starym skrzypiącym głosem i uśmiechała się. Co się stało? Zatrzymała się Marina. Dostałam list od wnuczki, ona z mężem kupili mieszkanie i chcą mnie zabrać do siebie. Cały czas na ciebie czekałam, żeby się pochwalić. Marina objęła staruszkę za chude ramiona. Bardzo się cieszę za ciebie. Szczerze powiedziała i pomyślała. No i jak ich zostawić? Poszły korytarzem. Babuszka opierając się na kikach i radośnie coś opowiadając. Marina podtrzymując ją pod rękę i słuchając z uśmiechem. 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 Uśmiechem.